Tomasz Rodak, brutalnie zamordowany przez sprawców zamachu, zaznaczył minister. Szef polskiej dyplomacji stanowczo potępił ten akt terroru i przemocy. Zapewniam o naszej solidarności i woli współpracy w celu wyjaśnienia okoliczności tej tragedii. O włączenie się w codzienne modlitewne trwanie podczas apelu Jasnogórskiego apeluje Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Odezwała związek z ostatnimi wydarzeniami w Sejmie i na ulicach Warszawy. W tym przedświątecznym tygodniu duchowego oczekiwania na Boże Narodzenie bądźmy razem w godzinie apelowej i odprawiajmy różaniec. Prośmy Boga o potrzebne łaski dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej za pośrednictwem Mary i Królowej Polski, piszą dziennikarze w liście skierowanym do wszystkich, którym dobro ojczyzny nie jest obojętne. Redaktor Anna Dąbrowska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Częstochowie, zwraca uwagę, że ostatnie wydarzenia mają na celu osłabić Polskę. Dlatego, jak podkreśla, tak ważna jest modlitwa. Wydarzenia w kraju, które nam od paru tygodni właściwie towarzyszą, napawają nie tyle może smutkiem, ale zgubirańciem. Dlatego, że widać, że bardzo, bardzo komuś zależy na tym, żebyśmy Polacy znowu czuli niepokój, znowu się bali. No to trzeba tak określić. To są prowokacje, które mają jakiś ukryty cel, którego nawet nie chce się domyślać. Wobec tego typu działań zostaje modlić się. Nie możemy absolutnie pozwolić na to, żeby zaangażować się w dziwne napięcie polityczne, bo one takie są. Nie mają bronić niczego ani nikogo, tylko wręcz przeciwnie, mają osłabić ojczyznę. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy w swoim apelu ponadto wyraża nadzieję i życzenie, aby miłość i szacunek dla każdego człowieka stały się na nowo cnotami Polaków, aby stać się na powrót wiernymi hasłu Bóg, honor i ojczyzna. Nie róbcie zakupów w Wigilię. Z takim apelem zwracają się do klientów związki zawodowe różnych sieci handlowych. Związkowcy przypominają, że pracownicy sklepów też chcieliby spędzić Wigilię i Sylwestra z rodziną oraz przyjaciółmi. Zamiast czekać ze świątecznymi zakupami do ostatniej chwili, należy je zrobić na pierwszym dzień handlu. Pracownicy sklepu mogli wcześniej wyjść z pracy, podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banku Handlu NSZ Solidarność. Niepotrzebne są. Mogę się przeświadczyć, że mówią, są przeciążeni pracą, nie wytrzymują już prawie tego wysiłku. Ten okres świąteczny spowodował, że to się wszystko zapiętrza. Dlatego jak co roku prosimy klientów, aby nie zostawiali robienia zakupów na ostatnią minutę, bo w tym roku, no szczególnie piątek będzie takim dniem kulminacyjnym, że będzie największa sprzedaż, a więc musimy się liczyć z tym, że będą trudności z robieniem. Jeszcze kilka lat temu wielkie sieci handlowe zamykały się 24 grudnia o 18. Dziś większość z nich nie obsługuje klientów po godzinie 14. W ocenie związków zawodowych sieci handlowych przedłużanie godzin pracy sklepów w Wigilię do godziny 16 czy nawet 18 nie miało ekonomicznego uzasadnienia. Miało natomiast swoje negatywne skutki dla rodzin, a zwłaszcza dzieci, dla których pierwsza gwiazdka, choinka, kolędy, prezenty i bycie z rodzicami w tym dniu jest szczególnie ważne. Dziś od Górnego Śląska i Małopolski po Podkarpacie, Lubelszczyznę i Podlasie zachmurzenie małe, od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia śniegu, deszczu ze śniegiem i śniegu i deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i deszcz lub mrzawka, początkowo miejscami deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -1 stopnia na wschodzie i lokalnie w dolinach karpackich około 1 stopnia w centrum, do 4 stopni na północnym zachodzie i nad morzem. Na barometrach w Warszawie 1020 hektopaskali ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. Informacje o pogodzie kończymy wiadomości Radio Maryja. Jutro wszyscy pójdziemy wraz z pasterzami do Betlejem, do żłóbka, gdzie spotkamy Boże Dziecię, Maryję i Józefa. W dzisiejszym czasie wzrastania będziemy chcieli wpatrywać się w postać świętego Józefa, dobrego, opiekuńczego.
wierzącego, kochającego, odpowiedzialnego, opiekuna świętej rodziny i męża Maryi. Patrząc na niego, chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak poznać, czy chłopak będzie dobrym ojcem. Jaki ideał mężczyzny i ojcostwa proponuje widok betlejemskiego żółtka? To będzie prawdziwy czas wzrastania i dorastania do przyjęcia do naszego życia daru Bożego Narodzenia i Świętej Rodziny. Zapraszamy na audycję dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą już o godzinie 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Wywalczona matura, 5 polskich szkół na Litwie zostało uratowanych przed zdeklasowaniem. W szkołach tych nauka będzie w dalszym ciągu odbywać się aż do matury. To my obronimy demokrację. Ludzie, którzy przegrali wybory, nie mogą się pogodzić z demokracją i chcą ten rząd obalić. W naszym dzienniku rozmowa z Piotrem Dudą, szefem NSZZ Solidarność. Nie podpalajcie Polski. W czyim interesie niszczony jest społeczny spokój w Polsce, pyta profesor Bogdan Hazan. Zjednoczmy się na mszach świętych za ojczyznę. W naszym dzienniku wykaz miejscowości, w których odprawiane są msze święte. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Już 10 minut po godzinie 13. Zapraszam więc bardzo serdecznie na audycję aktualności dnia. Audycja aktualności dnia, nawet dzisiaj w Wigilię, to bardzo dobrze. To mówi wszystko, bo to się pokoju, nie ale zgodę się to ciekawe, to ja bym się powoływała chętnie na Mariusza, ale widać, że to ci sobie, to nie wiem. Ale całkowita odnowa populacji tak to średnia. No bo wiecie państwo, człowiek niszczy, a co z tym się ryba będzie odradzała? No wiadomo, że jak nie dać jej warunków, że będzie umierała. Mówi się o zwierzętach dzisiaj na Wigilię, bo umierają jak ludzie, bo na przykład niektórzy mówią, że zdychają. No, umierają. Białej Podlaskiej, pan Dariusz Stefaniuk. Witam serdecznie, panie prezydencie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Pana redaktora, panie prezydencie,
Wczoraj z udziałem ministra Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęła się, można powiedzieć, budowa mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkania Plus. Jak pan ocenia może i sam program i to, że właśnie takie przedsięwzięcie będzie realizowane w Białej Podlaskiej? Tak jak ksiądz wspomniał, ten program rozpoczął się właśnie wczoraj w Białej Podlaskiej świciem pierwszego szpadla. Myślę, że jest to program nie tylko ważny dla naszego regionu, dla Polski Wschodniej, szczególnie dla naszego miasta, ale również to, co podkreślał pan prezes Jarosław Kaczyński i pan premier Mateusz Morawiecki dla całej Polski, dla wszystkich młodych ludzi, którzy dzisiaj mają olbrzymie problemy w zdobyciu kredytów w bankach, którzy nie mają tej zdolności kredytowej, ponieważ banki coraz to podwyższają kwoty, które powinniśmy pokazywać banku, żeby zdobyć kredyt. I ten projekt jest przyczyny na wiarę, powiedział pan miasta, ponieważ wiemy wszyscy, że te narodki mieszkańców Polski Wschodniej no jeszcze oddalone są znacznie od Polski Zachodniej i nasi mieszkańcy bardzo często przychodzą do mnie i zwracają taką uwagę, że pracują, mają pełną pracę, ale nie mają szacunku. Minimalna pensja i niestety są właśnie szacunku. Do tego się zmierza, do grosza, żeby zarobić pieniądze na bazarze. Bardzo dobrze, że do 14 mogą handlować. No właśnie, jakie to będą mieszkania, bo sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest jedną, mówi się, z najgorszych w całej Europie. Jak wynika z badań na temat mieszkalnictwa w Polsce, to jeszcze za rok 2015 prawie 2/3 Polaków ma jakieś problemy mieszkaniowe. 52% badanych uważa z kolei, że brak mieszkania i szans na to, to jeden z trzech najważniejszych problemów polskich rodzin. I czy rzeczywiście na przykład w Białej Podlaskiej to będzie nie jakieś załatanie dziury, tylko jakaś odpowiedź konkretna na zaistniałą, czy na tą sytuację, którą mamy? Będzie, wydaje mi się, że będzie to znaczna odpowiedź, tak jak już ksiądz wspomniał, jeżeli chodzi o problemy mieszkaniowe, my nie jesteśmy innym miastem niż cała Polska. My również tutaj mamy problemy mieszkaniowe. One de facto wynikają właśnie z tego, że bardzo ciężko na rynku pozyskać takie mieszkania, ponieważ no, wymagane są olbrzymie kwoty i program Mieszkanie Plus, który realizujemy w Białej Podlaskiej, jest to projekt na 186 mieszkań, a więc 186 rodzin, które otrzymają te własne mieszkanie z tanim czynszem, z możliwością dojścia do wykupu tego mieszkania na własność. My przekazaliśmy 1,5-hektarową działkę w bardzo dobrej lokalizacji w pobliżu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, w pobliżu instytucji miejskich, szkoły, przedszkola, w miejscu, gdzie deweloperzy kupują działki i budują bloki. Mogę powiedzieć, że rocznie w Białej Podlaskiej deweloperzy oddają około 200 mieszkań, więc myślę, że to jest ten podobny poziom, a więc przyspieszymy ilość mieszkań, które będą dostępne na rynku, ale należy podkreślić, że te mieszkania szczególnie uratują te rodziny, które dzisiaj nie mają zdolności kredytowej, bo zawsze tak jest, że część z nas stać na kredyt i możemy takie mieszkanie spłacać, ale jest duża grupa osób, która jeszcze zaczyna pracować, nie ma tak dużego stażu, nie ma tak wysokich zarobków, a są to często młodzi ludzie, którzy chcą założyć własne rodziny i to też podkreślał pan minister Adamczyk, który był również z panami premierami, że właśnie te problemy mieszkaniowe, te problemy braku własnego M, to jest jedna z głównych przyczyn wyjazdu Polaków, migracji, że to jest oprócz pracy takie dobro, które no jest dobrem pierwszego rzędu, które musimy zabezpieczyć i my właśnie widząc ten program robiliśmy wszystko, żeby z niego skorzystać, żeby być pierwszym samorządem, który będzie mógł pochwalić się właśnie realizacją tego projektu. O tym programie wczoraj minister Mateusz Morawiecki, wicepremier, mówił, że to program to wielka niedokończona
skończona rewolucja jeszcze za czasów Solidarności. Pytanie, jak państwo przygotowywaliście się też do tego, bo wiem, że będą trzy bloki, tak jak pan mówi, 186 mieszkań, trzy firmy, które będą te inwestycje realizowały. To jest bardzo ważne i tutaj należy to podkreślić. Oprócz tego, że program ma wymiar społeczny, a więc pozwala mieszkańcom Polski zdobyć własne mieszkanie, ten program ma bardzo duży wymiar ekonomiczny. Ta inwestycja w Białej Podlaskiej to jest około 20 milionów złotych. To jest pobudowanie trzech bloków, to jest działka, na której te bloki będą, a więc olbrzymi kontrakt jak na nasze miasto i bardzo się cieszę, że ten kontrakt wygrały firmy bialskie, a więc trzy firmy z Białej Podlaskiej, a więc bialczanie będą mogli pracować przy okazji tej budowy, będą mogli zarabiać pieniądze, będą mogli tak naprawdę sobie wybudować mieszkanie i myślę, że to jest świetna idea pokazania, jak można tworzyć miejsca pracy, a z drugiej strony robić coś dobrego, pokazywać inwestycje, które w tym mieście zostaną. Bardzo się cieszę również z podejścia PGK Nieruchomości, a więc naszego partnera w tym projekcie, które od razu pochwyciło tą tezę. Mi bardzo zależało, żeby to były właśnie firmy lokalne i prezes PGK zgodzili się ze mną, że oczywiście ludzie tutaj na lokalnym rynku bardziej lepiej znają potrzeby, będą bardziej tutaj mogli się włączyć, zaangażować w pracę, no i też jest ten patriotyczny wyraz lokalnego patriotyzmu dla samego miasta, więc ja powiem szczerze, że bardzo, bardzo się z tego tytułu cieszę, a jak się przygotowywaliśmy, usłyszeliśmy o tym programie, tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować panu senatorowi Grzegorzowi Bieleckiemu, senatorem z naszego okręgu i panu posłowi Januszowi Szewczakowi. Wiem, że często występują na antenie Radia Maryja, bo to właśnie są ci parlamentarzyści, którzy współpracują ze mną, współpracują z naszym miastem, informowali nas o tym, że taki projekt będzie stworzony, podpowiadali nam różne rozwiązania, a my skorzystaliśmy z tego, nasza spółka Zakład Gospodarki Lokalowej z panią prezes Bernadetą Kuczką, stanął na wysokości zadania, negocjowaliśmy twardo warunki, ale myślę, że one są bardzo dobre i możemy dzisiaj się pochwalić tym projektem. Panie prezydencie, a czego jeszcze najbardziej brakuje w mieście, żeby ono, można powiedzieć tak jak teraz, że będą wykorzystywane i pieniądze, i firma, jedna, druga będzie miała pracę, tym samym ludzie, będą mieszkania, będzie jakieś zabezpieczenie. Pytanie, co jeszcze w takiej infrastrukturze, bo życie społeczne, no każdy ma jakiś na nie wpływ, ale to, co zależy od włodarzy, to, co może miasto, czy urząd, czy urzędnicy, co możemy, czy co powinniśmy zrobić. To jest pełnia zgoda z mojej strony. My jako urząd miasta, jako urzędnicy, no, mamy wpływ olbrzymi na funkcjonowanie naszych mieszkańców, na kreowanie tego życia społecznego. Robię wszystko, żeby ta druga potrzeba, a więc praca, była zapewniona, szczególnie tutaj w Białej Podlaskiej, szczególnie na ścianie wschodniej. Chcemy wykorzystać rentę naszego położenia, położenie między wschodem a zachodem przy szlaku transgranicznym, przy nowym jedwabnym szlaku, a więc tym połączeniu kolejowym. 30 km od Białej Podlaskiej jest granica już z Białorusią i chcemy, aby została utworzona podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej właśnie na terenach miasta, przy dawnym lotnisku wojskowym. Mamy tam swoje działki. Wspólnie z Agencją Mienia Wojskowego to będzie teren około 100 hektarów, więc to będzie olbrzymi teren inwestycyjny, o który już dzisiaj pytają nas przedsiębiorcy, a mam nadzieję, i to też mówiłem panu premierowi Morawieckiemu, że 30 grudnia zbiera się Rada Ministrów, mam nadzieję, że wtedy też będzie zatwierdzony wniosek właśnie o rozszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o miasto Biała Podlaska, a żeby była ta strefa i żeby ci przedsiębiorcy przyjechali, to potrzebna droga szybkiego ruchu i to też była moja wielka prośba do ministra Adamczyka, aby rząd spojrzał właśnie na Polskę Wschodnią. Wiemy, że autostrada A2 ma dojść do Siedlec, a my chcemy już Siedlec do granicy, drogę szybkiego ruchu, tak żeby ten transport
żeby mieszkańcy mogli się swobodnie przemieszczać, żeby można było do nas komfortowo dojechać. Myślę, że obecność pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego była dobrym sygnałem ku temu, że właśnie tereny Polski Wschodniej są zauważalne przez rząd, że właśnie w tą stronę polski rząd będzie patrzył. Bardzo dziękuję. I co dobrego, czy jakie dobre słowo chciałby pan swoim mieszkańcom powiedzieć? Jest dzisiaj taka okazja. Tak, jest. Ja bardzo dziękuję, że miałem tą możliwość po raz kolejny wystąpienia w Radiu Maryja, bo jeszcze kandydowałem do prezydenta, to też miałem bardzo piękne spotkanie w rozmowach niedokończonych. I wtedy, pamiętam, rozmawialiśmy wspólnie z prezydentem Torunia, którego pozdrawiam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że chciałem skorzystać z tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia i najpiękniejszych naszych świąt. Chciałem życzyć wszystkiego najlepszego mieszkańcom miasta Białopodlaska, mieszkańcom naszego regionu, żeby to były spokojne, zdrowe święta, żebyśmy je wspólnie przeżyli, żebyśmy się wspólnie spotkali na pasterce, żebyśmy ten nowy 2017 rok rozpoczęli z marzeniami, nadziejami, które się spełnią, żeby nasze miasto w dalszym ciągu się rozwijało i wszelkie rzeczy i plagi ominęły te miasto, a dla całej redakcji, dla wszystkich ojców, wszystkiego najlepszego, żebyście dalej tak działali, jak działacie. Na pewno jesteście tutaj bardzo mile widziani. Ja i Podlaski zapraszam serdecznie przy okazji wszystkich naszych imprez, które robimy, bo jest tutaj na pewno wielu słuchaczy Radia Maryja. Wszystkiego najlepszego. Pogłosujemy na świąt Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję panie prezydencie za rozmowę. Gratulujemy wam, no i wytrwałości w budowaniu. No, no to dobrze, to jeszcze, ale będą do 14. Tak, na te szanse, no nie wszystkie, bo widzi je normalnie, bo budę otwarte i... Mieszkania Plus. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan prezydent Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej. Program Mieszkania Plus stał się faktem. Biała Podlaska rusza z budową jako pierwsza. Ludzie nie chcą się nawet, ci którzy, bo tu z motorowymi rozmawiam, nie chcą się przyznawać do tych swoich religii, że to ta Wigilia, a to jutro, a to pojutrze, może nawet lepiej, żeby wcale nie było. No bo teraz w każdym supermarkecie państwo kupicie sobie choineczkę, ale o co chodzi, żeby temu Żydowi dać pieniądze? Informujmy w internecie, na portalach społecznościowych. Z Francji, w Simply Market. No. To nawet tutaj ten proszek taki, jak tam złoty 40 ileś, to tu by kosztował złoty 60. Ale tutaj kawa jest tańsza. Ja ci coś powiem. Simply Market jest tanio, ale widocznie oni też muszą ciut podnieść, bo jest okazja. To nie jest instytucja charytatywna, żeby tak z Panem Bogiem było wszystko. Muszą na czymś zarobić. Spędźmy je z najbliższymi w spokoju, no. W takim bo jak pojedziesz do Auchan, to tam niektóre rzeczy, proszki są, niektóre, bo niektóre są też bardzo drogie, ale są tanie, jak ktoś nie ma pieniędzy, to kupi sobie to, co może. Może kupić nawet lepsze rzeczy za mniejsze pieniądze, bo ludzie nie wiedzą, że przecież proszek to i tak szkodzi. Proszek to i tak jest trucizna. To więc używać go tak, jak najmniej, żeby tylko poprać. I żeby to utylizować, ludzie wylewają do ziemi, ziemia wszystko przyjmie, a wiecie państwo, potem umierają na raka, bo tu rośliny rosną, to bazują na tej chemii, która w ziemi już jest. No. Efekt cieplarniany. No, problemów jest całe mnóstwo. I tylko proszę państwa, Świadkowie Jehowy na poważnie się tym tematem zajęli, zresztą od ponad 100 lat. Przecież o tym efekcie cieplarnianym to strasznie
Kraśnicach było od zawsze. Od zawsze. A tutaj oni się zorientowali, się obudzili, restrykcje, ograniczenia i Chiny robią tłumo i jakiś smog. I Ameryka, i Chiny, Ameryka udaje, że tu walczy. Proszę Państwa, czarne chmury nad Chinami, normalnie dymu. Jakie? Chemiczne, bo tam i takie laleczki, co my mamy tu laleczkę z plastiku, to tam produkują dużo tego. Rozpokój, cierpliwość na drodze, życzliwość do innych, na drodze i policjanci również każdego kolejnego dnia tego świątecznego czasu będą pełnić służbę nie tylko umundurowani, ale również niemundurowani w tych miejscach, gdzie nasze bezpieczeństwo może być zagrożone. A siostrze i bracie, takie to dla dzieci to troszeczkę za trudne jest. Dziękuję za rozmowę. Że Chinka nie zastanowiła się, że taką piosenkę dzieciątko, gdy będzie śpiewać, że to jest troszeczkę za trudne. Sprawdzasz, że panie, zanim... To ty już spać idziesz? Sprawdzasz, inwestujesz pieniądze i cokolwiek podpiszesz. Sprawdź, czy powierzasz się instytucji, która znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, czy jest objęta publicznymi gwarancjami. Koniecznie sprawdź... My nigdzie nie chodzimy. My jesteśmy świadkami Jehowy, my nie obchodzimy żadnej wigilii. To, że posłam do księdza wczoraj z dzieckiem, to tylko poszłyśmy, że na tego karpia, na tę rybę. No. Ja to nie zapomnę, jak, proszę Państwa, z lekarzem poszłam. O mój dom śpiewa Radio Maryja, proszę Państwa, że każdy człowiek musi mieć dom honorowo, nie to, że tylko wybrani, jak Państwo ten Titanic oglądali. Trzy klasy ludzi tam nawet mogą wstawić, ludzie lubią się dzielić. A wczoraj na Wigilii ty nie przeszala, ale te baby tam składały z rogu i tam jakiś bezdomny coś uwagę zwracał, a ona mówi, ty jesteś bezdomny i nie wiesz, co to potrzeba. Nieładnie, potem przychodziła ta czarna i mówiła, że ten jeden się nie ogolił. Ja tam nie widziałam, żeby może się nie ogolił, ale po co to gadać? O jakiś komentarz, o słowo, o podzielenie się tym, co dzieje się, czy właśnie w Syrii i Iraku otrzymaliśmy list od siostry. No, także wiesz, ludzie sobie lubią dokuczać. Kiedyś pisała, że no, jak zaczęły się zajmowania terenu bardzo ładnie doktor Czumińska mówiła. Mówi, że proszę Państwa, teraz chrześcijanie mówią, teraz zdajemy egzamin z naszej wiary. Zwierzęta bezdomne. Przecież bezdomność bierze się z domności. Jeżeli Państwo wywidzicie psa do lasu, przywiążecie go do drzewa, no to przecież co? Że cieszy się jeszcze mówi, że to zwierzę jest bezdomne? Bezdomność bierze się z domności. I tłumaczy, ale to nawet chodzi o samą teorię. Tłumaczy jak chłopu na mierzy. Proszę Państwa. No. Także proszę więcej troszeczkę Arystotelesa, jakiegoś filozofii, żeby człowiek myślał, bo czym bierze się ze złego, zły czym, ze złego. Zaskakiwać płagaliśmy Boga i On nas wysłuchał. Uwielbiajmy Pana. Serdecznie dziękuję Wam za Waszą troskę o nas, za częste maile z pytaniami o nas, za zapewnienie o Waszej pamięci, za Wasze modlitwy. To dzięki Wam i Waszemu wsparciu daliśmy radę dotrwać i wspierać innych. Wojna w Syrii jeszcze nie jest zakończona, nawet przedmieścia Aleppo są jeszcze w rękach rebeliantów. Ocenia się, że miasto Aleppo jest wyzwolone na obszarze średnicy 9 km, to znaczy na tym terenie możemy bezpiecznie się poruszać. Dla nas to jest bardzo wiele. Życzę pięknego świętowania Bożego Narodzenia i błogosławionego 2017 roku, pisze siostra Brigida Maniurka, franciszkanka, misjonarka Marii. To jest jedna z dwóch Polek, które pracują w Aleppo. Przed rozpoczynającymi się świętami Bożego Narodzenia policja wydała kilka zaleceń, których przestrzeganie poprawi nasze bezpieczeństwo. Młodszy aspirant Michał Gabel z Komendy Głównej Policji mówił na antenie Radio Maryja, że powinniśmy przede wszystkim unikać niebezpiecznych zachowań związanych z posługiwaniem się pieniędzmi. Na przykład jak płacimy gotówką, nie powinniśmy raczej się odnosić z gotówką. Nie powinniśmy pokazywać, ile mamy pieniędzy w portfelu, bo to jest taka pokusa dla złodzieja. Policjant zalecał, aby
nosić wszystkie wartościowe dokumenty z przodu ubrania, na przykład z zewnętrznej części kurtki. Zdaniem funkcjonariusza dobrym sposobem na odstraszenie potencjalnych kieszonkowców jest zabranie ze sobą kogoś bliskiego, bo to zawsze zachęca. Przed wyjazdami świątecznymi warto zadbać również o bezpieczeństwo własnego domu. Każde urządzenie za pomoc materiału. Michał Gaweł dodał, że ważne jest również to, aby zadbać o żyjący 2000 lat temu, 2300. Proszę Państwa, ludzie nie wiedzą, kim był Arystoteles. Nie wymyślił jajca, tylko ludzie o jajcu mówili, że czy kura, czy jajko. No, ale my to o Arystotelesie, że żył 2000 aż 300 lat temu, miał ogromny wkład w naukę, filozofię. Jego dzieła nieustannie cieszą się zainteresowaniem, są tłumaczone na wiele języków, są kopiowane. Profesor historii James Macklin napisał, że arystotelesowskie postrzeganie przyrody na przeszło 2000 lat zdominowało sposób myślenia Europejczyków. Niektóre z poglądów tego filozofa wpłynęły na nauki katolickie, protestanckie, a także na islam. W Syrii nieustannie świadczy pomoc uchodźcom z Bliskiego Wschodu. Tutaj Caritas i Stowarzyszenie Pomoc Kościoła jest potrzebne. W kontekście ostatnich wydarzeń o uchodźcach, ale oni mieli pewne faktycznie Krócie, pasją Arystotelesa było zdobywanie wiedzy. I to nie chodzi o taką wiedzę, żeby gadać, tylko to było uporządkowane. Uczony ten odnosił się z głębokim szacunkiem do wartości i wspaniałości otaczającego go wszechświata, czyli wierzył w istnienie wiecznego pierwszego poruszyciela, który powoduje stały ruch w przyrodzie, jest dobry i istnieje poza wszechświatem. Arystotelesa uważa się za ojca dwóch dziedzin nauki, biologii oraz logiki. Był nauczycielem pewnego chłopca z Macedonii, który później zbudował potężne imperium i stał się znany jako Aleksander Wielki. Nie dotykaj mnie, bo pyszę, cholera. Ale musisz, mój Aleksandrze, zdobywać dużo ziem. Ziem, kraju podbijać. Mój Aleksandrze, narwany, nerwowy, zabijający. Mazują. Ja piszę, on się skończył. A ona twoja matka steruje to, bo tam jestem tu oczywiście. No bo jak ty chcesz, czy to nie w domu, no tak ja mam. Idiotą jesteś ty. Ty też. Bo idiota jest narwany. Idiota mówi ryj. Idiota nie ma psychologii mądrości. Zebrzy. Wszystko o sobie. Jestem lusterkiem. I patrzy się w lusterko. Jesteś niegrzeczny. I wiele powodów. Gówno piszesz. Co to znaczy? To nie jest twoja praca. Gówno piszesz. Co piszesz? Piszę normalnie, nie widzisz? A ty też piszesz do Mareczka Kierdoły. Ja nic nie piszę do Mareczka. Napisałem mu o Mareczku. Ja mówię o tobie, nie o Mareczku. A ty zmieniasz temat jak Mareczek. No bo on jest też debil. No, szeroki wachlarz zainteresowań. Zamknij chociaż tę mordę.
szeroki wachlarz zainteresowań. Nawet jak zaczęła mówić o Arystotelesie, ty gadasz wszystko, co wiesz. Tu musi być wiedza uporządkowana, bo Hindusi mówili, że mądrość nie polega na ilości wiedzy nagromadzonej w czasie szerokiej, tylko na uporządkowaniu tej wiedzy. A więc jak świadkowie Jehowy idą do ludzi, to muszą wiedzieć, kto słucha, czym mógłby być zainteresowany i żeby mu nie gadać. Szeroki wachlarz zainteresowań. Arystoteles pisał o astronomii, oddziaływaniu magnetycznym, ruchu, biologii, metafizyce, etyce, języku, prawie, logice, przyjemnościach, sztuce, poezji, polityce, psychologii i retoryce oraz o duszy, którą uważał za śmiertelną. Czyli widzicie Państwo, to co dzisiejszy świat zły, a wykolejony wymyślił naukę o duszy po Platonie, bo to już wina Platona, nieśmiertelnej, to Arystoteles wcale w to nie wierzył. I teraz na początku, jacy ludzie byli, żyli, w co wierzyli, no to warto wiedzieć. Źródłem sławy jego nauk są w głównej mierze dzieła poświęcone biologii i logice. Starożytni uczeni greccy starali się zrozumieć otaczający ich świat, korzystając ze zdolności obserwacji oraz dedukcji i logii. Za punkt wyjścia obierali pewne prawdy, które uznawali za oczywiste. Uważali, że oparte na tych prawdach staranne i logiczne rozumowanie pozwoli im dojść do właściwych wniosków. Dzięki stosowaniu tej metody rzeczywiście udało się im dojść do wielu rozsądnych konkluzji. Dostrzegli na przykład, że we wszechświecie panuje porządek. Problem w tym, że ich obserwacje były ograniczone tylko do tego, co potrafili dostrzec za pomocą zmysłów. A wtedy nie było ani teleskopu, ani nic takiego, co można by gdzieś było w materię zapuścić i czegoś więcej się dowiedzieć. Z tego powodu wielu światłych ludzi, w tym Arystoteles, opierało swoje rozumowanie na błędnych założeniach. Wierzyli oni na przykład, że planety, gwiazdy krążą wokół Ziemi. W tamtych czasach uważano to za rzecz oczywistą. W pewnej książce napisano, rozsądek i doświadczenie zdawały się potwierdzać pogląd Greków, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata. I tutaj Państwo zobaczą, filozofia grecka, Grecy mądrzy, a zrobili wielkie kota, bo wierzyli, że Ziemia jest w centrum wszechświata. A to jest nieprawda. Nie pociągnęłoby to za sobą poważniejszych skutków, gdyby ten błędny pogląd pozostał tylko w dziedzinie rozważań naukowych. Jednak stało się inaczej. Państwo zobaczą, że właściwie Aleksander Wielki, który był uczniem Arystotelesa, był krwiopijcą, był agresywny i podbijał ziemię. No to przecież wiadomo, że 1/3 tutaj krajów kuli ziemskiej podbił. Nauki Arystotelesa i akatolicyzm, niech Państwo zobaczą. Ciekawe jest, już kończymy, że Arystoteles nie wierzył w duszę nieśmiertelną. No to więc co ma wspólnego z katolicyzmem? W średniowiecznej chrześcijańskiej Europie niektóre poglądy Arystotelesa traktowano jako prawdy objawione. Wszyscy w nie wierzyli. Tak jak kiedyś u Żyda było, że wszyscy wierzyli w Jahwę i nie było ani jednego Żyda takiego, który powiedział, ja w tego Jahwę nie wierzę, czy gdyby powiedział, ja w nic nie wierzę, że ja w Boga nie wierzę, nie było czegoś takiego. Nawet w psalmie poetycko, ale jest napisane, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Czyli jak ktoś, gdyby tak powiedział, to uważany byłby za głupiego.
nie ma Boga. To wszystko, co się rusza, funkcjonuje jasne, że jest od Niego, przez Niego poruszone. W średniowiecznej chrześcijańskiej Europie niektóre poglądy Arystotelesa traktowano jako prawdę objawione. Wszyscy w nie wierzyli. Katolicy, teologowie, w szczególności Tomasz z Akwinu, XIII wieku. Włączyli je do swoich nauk. W ten sposób wprowadzona przez Arystotelesa koncepcja nieruchomej ziemi, znajdującej się w centrum wszechświata, stała się częścią doktryny katolickiej. Została przyjęta także przez przywódców protestanckich, takich jak Kalwin i Luther, którzy twierdzili, że jest to nauka biblijna. Aha, że i to objawione, i to objawione, i tu diabeł was miał. Cytowany już pisarz Charles Freeman skomentował, cytat, w pewnych dziedzinach praktycznie nie da się dostrzec różnicy pomiędzy naukami Arystotelesa a katolicyzmem w pewnych aspektach. Dlatego mówi się, że Tomasz z Akwinu ochrzcił Arystotelesa w wierze katolickiej. Ale jak zauważa ten autor, tak naprawdę to Tomasz z Akwinu nawrócił się na arystotelizm. Można tu dodać, że w pewnej mierze zrobił to także sam Kościół. W rezultacie, kiedy włoski astronom i matematyk Galileusz odważył się przedstawić obserwacyjny dowód na to, że Ziemia krąży wokół Słońca, wezwano go przed Trybunał Inkwizycji i zmuszono go do wyparcia się swoich przekonań. Paradoksalnie sam Arystoteles, jak się obracała, to jest zarówno rolnicy, jak i paradoksalnie sam Arystoteles uważał, że nauka stale robi postępy, więc trzeba być gotowym rewidować pewne poglądy, gdyby tylko religie przyjęły podobną postawę. Także widzicie Państwo, jak ciekawe jest studiowanie filozofów. Kiedyś też nazbierałam takich książek, jak byłam pionierką, głosiłam od domu do domu Ewangelię, no to nikt mnie do tego nie zmuszał, a właściwie to mogłam być przez siostrę skrytykowana, że takie książki trzymam, a siostra nie ślepa. Prawda, że o Platonie, o Arystotelesie, ale większość książek zdążyłam przeczytać w księgarni, ponieważ byłam bardzo szybka i miałam wytrenowane takie oczy, proszę Państwa, szybko przebiegające przez ten, bo kiedyś to uważałam, że książkę trzeba przeczytać od deski do deski, no ale potem z braku laku, czasu, chodzi o czas, trzeba było czytać to, co co się rzuca w oczy, prawda? Co wydaje się najważniejsze. Czyli proszę Państwa, w starożytności powszechnie wierzono, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata. Niektórzy wczesnochrześcijańscy teologowie przyjęli arystotelesowską geocentryczną wizję wszechświata, ponieważ błędnie interpretowali pewne wersety biblijne. Przykładem może być Psalm 104, werset 5, gdzie czytamy Bóg, tam nie ma Boga, ale to jest w cudzysłowie Bóg, bo wiadomo, o kogo chodzi, założył ziemię na jej ustalonych miejscach. Nic nią nie zachwieje podczas niezmierzonych. Koniec cytatu. Czyli Biblia mówi, że na trwałych podstawach Bóg umiejscowił ziemię, na trwałych podstawach. Tu nie jest powiedziane, czy na słupach, czy na czym, ale na trwale. I tak jest w Biblii. Proszę Państwa, jednak psalmista nie opisywał tutaj położenia ziemi we wszechświecie. Posługując się językiem poetyckim, wskazał, że zgodnie z wolą Boga nasza planeta ma istnieć na zawsze. Kaznodziei, czwarty werset pierwszego rozdziału. Czyli na trwałych podstawach i że umocnił
w ziemię na wieki wieczne, czyli na wieki wieków. Czego człowiek nie może zrozumieć, bo najchętniej i jej adwentyści teraz mówią, że ziemia ma być spalona. Ci mówią, że ziemia ma być zniszczona, no ale teraz jak ma być zalana, bo jest skażona też, no to inna sprawa. Warto przy tym zauważyć, że gdy Biblia porusza tematy naukowe, jest ścisła. Na przykład w fragmencie z Księgi Hioba 26:7 pisanym jakieś 3500 lat temu, czytamy, że Bóg ziemię zawiesza na niczym. O te obietnice na niczym, a Hioba 38:33 dowiaduje, że rzeczywiście tutaj niektóre wybrane branże mogą spodziewać się pewnych ułatwień, ale w porównaniu z tym, czym rzeczywiście zajmują się polscy rolnicy i rolniczki, to nie będzie znacząca zmiana. A z Hioba 38:33 dowiadujemy się, że ciałami niebieskimi rządzą prawa fizyki. Czyli proszę Państwa, jeszcze raz może do tych dwóch wersetów Księgi Hioba powróćmy, bo ja cytowałam bardzo często te wersety ludziom. Bardzo często cytowałam, czyli tak, Księga Hioba 26:7, że Bóg zawiesza ziemię na niczym. Na niczym, czyli że zawiesza ziemię w próżni, bo to różnie przekłady oddają. Biblia Rotterdama, Biblia taka, siaka. Ale jeżeli w Biblii jest powiedziane, że Bóg ziemię na niczym zawiesza, to po co ktoś tłumaczył, że na słoniach, na żółwiach, do tego było dużo, że ziemia jest centrum wszechświata i jest na czymś. Podczas gdy wypadałoby, wystarczyłoby znać Pismo Święte Biblię, a ją źle interpretowano, a dodawano gwiazdki i były tłumaczenia świętych ojców i potem, gdy ktoś powiedział, że to nie tak, to mógł się liczyć ze spaleniem na stosie. To już kolejny ich problem, że jeżeli ktoś kogoś chce na stosie spalić, czy krzyczy na kogoś ze względu, bo głosi prawdę, to znaczy, że sam tej prawdy nie głosi i się boi, że oliwa na wierzch wypłynie, no to dlatego tego kusa, co to była Ewka ze wsi przyjechała, taką mamy grubą Ewkę, ona przyjeżdża ze wsi i oglądałyśmy no cały praktycznie film o tym kusie. Posłuchiwała, tak. No, proszę Państwa. Ale chyba nie, że często zastanawiam nad tym, Hus, ja wierzę, że gdyby jeszcze raz żył i miałby być spalony, zamordowany, zniszczony, to też nigdy by się on nie wyrzekł tego, co głosił, uczył, bo to był pan profesor i on tym jednym przytaknięciem, tym klechom, że uczył kłamstwa, no to by siebie po prostu zniszczył. Organicznej, jakbyśmy jej nie Wieloletnie nauki na uniwersytecie, wykłady. By po prostu powiedział, że gadał głupoty. A na to nie mógł się zgodzić, bo on głupot nie gadał to, w co wierzył, prawda? A poza tym, proszę Państwa, opierał to wszystko na Piśmie Świętym, na Biblii, no to przecież by też zaprzeczył Biblia. Wiadomo, że klechy Biblii nie broniły, chociaż mówi się, że Kościół katolicki był strażnikiem Biblii, tak niektórzy mówią. No to niech Państwo się przyjrzą, przeglądając historię. Trzeba, można i studiować. Ja uważam, że powinniście studiować psychologię i historię, abyście się dowiedzieli, jak Kościół katolicki, jakim był strażnikiem Biblii. Jakim on był strażnikiem Biblii? Że co? Że Biblia w kościele na ołtarzu leży? Idź tam popatrz się na tę Biblię. Zobaczysz Biblię zamienioną w łacinę, zobaczysz Biblię w różnej postaci. Nawet jest też Biblia dla ubogich, bo na tych oknach, witrażach, na ścianach, ołtarzach są różne poruszające się, a pobłyskujące, żywe laleczki, które no, dla chłopa ze wsi, jak przyszedł, to przecież tylko one miały mieć jakiekolwiek znaczenie. Przecież chłop ze wsi nie będzie czytał Biblii, bo Biblia kosztowała
parę wiosek, nawet tak mówią. A no właśnie też ze względu na cenę biedny chłop nie mógł, a nawet gdyby mógł, gdyby się dorwał, to przecież by go spalił. No to jakim był strażnikiem Biblii? Ja tego nie mówię w złości, ja tylko mówię, bo już jestem przy tych filozofach, a jak jestem przy filozofach, no to też przy tym, co oni tam głosili, w co wierzyli, co jak, dlaczego, co przeciwko komu występowali. One stanowią ponad 90% firm, jakie tu istnieją. One dają także, proszę Państwa, to sporo. Tak, one dają 21 milionów miejsc pracy, a jedynie wdzięczność, to okazywanie wdzięczności przynosi wiele korzyści. Państwo nie wiedzieliście pod względem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, że każdy powinien to robić w codziennym życiu. Ci, którzy mają co mówi medycyna? Jak czytamy w biuletynie Howard Mental Health Letter, czyta, wdzięczność ma silny, nierozerwalny związek z odczuwaniem szczęścia. Dzięki niej ludzie częściej doświadczają pozytywnych emocji, mają więcej miłych przeżyć, cieszą się lepszym zdrowiem, radzą sobie z problemami oraz budują trwałe relacje z innymi. Co mówi Biblia? Księga ta zachęca do pielęgnowania uczucia wdzięczności. Okazujcie się wdzięczni, napisał apostoł Paweł, który sam dał pod tym względem wzór. Na przykład nieustannie dziękował Bogu, koniec cytatu, za to, co niektórzy pozytywnie reagowali na informacje, którymi się z nimi dzielili. Kolosan, 3 rozdział, werset 15. No to Saloniczan, poza tym 2:13 też czytaj. Trwałe szczęście nie wynika z powiedzenia od czasu do czasu dziękuję, bo to tak ludzie się nauczyli, przepraszam, proszę, dziękuję. To nie o to chodzi. Ale od posiadania wdzięcznego usposobienia. Takie podejście chroni przed zazdrością, żywieniem urazy oraz przeświadczeniem, czeniem, że coś się nam należy, na przykład Mareczek. No i nie tylko, bo ciągle myśli, że jak mu się coś da, to że jemu się należy. Nie jest gdzie, no za co? Za to, że mu się dało, no za co? A Żydzi, jak Jahwe dał im, to też myśleli, że mogą nawet grzeszyć, bo już Pana Boga złapali za nogi, a diabła za ogon. Już jak raz. To ograbiłoby nas z radości i zrażałoby innych. Wspaniałym przykładem doceniania drugich jest nasz Twórca. Robi to nawet wobec zwykłych ludzi, czyli jakby za darmo. W liście do Hebrajczyków 6:10 czytamy: Bóg nie jest nieprawy, żeby miał zapomnieć o waszej pracy oraz o miłości, którą okazaliście jego imieniu. Jak ja chodziłam po Słupeckiej wszędzie z tymi siostrami i one tak powtarzały, że Bóg będzie pamiętał naszą pracę, że my się wysilamy, chodzimy, pukamy do drzwi, a to przecież bardzo ciężkie dla staruszki wejść. Tu i tam oczywiście te domofony były bardziej otwarte kiedyś jak teraz, to ja pamiętam. Chociaż na tej Słupeckiej już były domofony, były takie stare przyciski. Tak. Twórca uważa, jeszcze raz powtórzę do tego cytatu, żeby to nie przeskakiwać. Bóg nie jest nieprawy, żeby miał zapomnieć o waszej pracy oraz o miłości, którą okazaliście jego imieniu. Twórca uważa, że gdyby nie doceniał tego, co robimy, byłoby to z jego strony nauką nieprawości, czyli niesprawiedliwości. Dlaczego wdzięczność dobrze wpływa na relacje między ludźmi? Co pokazuje doświadczenie? Kiedy szczerze wyrażamy komuś wdzięczność za prezent, miłe słowo, czy praktyczną pomoc, sprawiamy, że czuje się doceniony, zauważony. Nawet obcy ludzie dobrze reagują, gdy im się dziękuje za życzliwy gest. Tak, tak jak przytrzymanie drzwi. Ta umowa ma wyłącznie zmienić te relacje w sposób taki,
aby bo tutaj widzicie państwo, tutaj się spieszy, puści te drzwi, no to babka złapie, albo te drzwi na nią polecą, ona złapie, ale będzie troszeczkę już do nas miała, przedstawiciele największego biznesu, tak zrobiłyśmy, która sprawi, że te relacje, które dziś istnieją, no ale ludzie nie mają tak czasu czekać, bo potem jeszcze ktoś powie, że to frajer, a że to frajerka, bo przytrzymuje drzwi, prawda? No to więc widzicie państwo, człowiek będzie robił dobrze, to w dzisiejszym spaczonym świecie złym może doczekać się też takich słów. I na pewno nieraz już się słyszał za swoją dobroczynność. Co mówi Biblia? Jezus Chrystus powiedział, dawajcie, a ludzie wam dadzą. Sypią do waszych podołków miarę wyborną, natłoczoną, utrzęsioną, przepełnioną do waszych podołków. Łukasza 6,28. Weźmy pod uwagę przeżycia Rozę, głuchej dziewczyny z Wanatu, wyspiarskiego kraju na południowym Pacyfiku. Rozę chodziła na chrześcijańskie zebrania świadków Jehowy, ale odnosiła z nich niewielki pożytek, ponieważ ani ona, ani nikt w zborze nie potrafił migać. Pewnego razu zbór ten odwiedziło małżeństwo tłumaczy języka migowego. Zorientowali się w sytuacji i zorganizowali kurs tego języka. Roza była im głęboko wdzięczna. Powiedziała, jestem szczęśliwa, że mam tak wielu przyjaciół, którzy mnie kochają. Także widzicie państwo, złota jej nie dali. Pieniędzy 30 tysięcy jej nie dali. Srebra. Chociaż tutaj te moherowe na Saskiej mówią, a wam dają po 30 tysięcy za nawrócenie grzesznika. No tak się przyjęło mówić. Tutaj na tej Saskiej 109, dookoła tej willi Gomułki chodziły takie dwie dewoty. A wam dają po 30 tysięcy za nawrócenie grzesznika. No i tak one po prostu się nauczyły mówić. Potem cała Warszawa została zarażona i te wszystkie dewotki, ponieważ dewotka kocha dewotkę, dewotki się kochają, co powie jedna na jednym rogu, to druga na drugim, trzecim, czwartym, setnym powtórzy. I tak się to rozeszło od Gomułki, ale Gomułka nie jest winny, bo Gomułka był dobrym człowiekiem ze swojej natury, to może tak wynikało, nie musiał tej Biblii czytać, chociaż pewnie był kształconym człowiekiem, bo Gierek na pewno był mniej kształcony. I dlaczego warto zacząć oszczędzać jeszcze w tym roku? Tak. O tym także oraz to, że teraz bierze udział w zebraniu. Jest dla niego tego małżeństwa wspaniałą nagrodą. Rozę bardzo ceni ten wysiłek. Tych, którzy nauczyli się języka migowego. Autopromocja. Tak. Czyli jak możesz pielęgnować wdzięczność, mój kochany parafianinie? Co mówi Biblia? Nasze uczucia są ściśle związane z tym, co myślimy. Biblijny pisarz Dawid oczywiście powiedział do Boga. Rozmyślałem o całym Twym działaniu. Chętnie zajmowałem się dziełem Twych rąk. Psalm 143, werset 5. Jak wynika z tych słów, Dawid nie był człowiekiem płytkim, który nie analizuje tego, co go otacza. Jego pełne wdzięczności nastawienie wynikało ze zwyczaju częstego rozmyślania o tym, jak postępuje Bóg. Zwyczaju, który pielęgnował przez całe życie. Psalm 71, 5, werset 17, że rozważałem Twoje słowo dzień i noc. Dzień i noc. To są takie wersety. W Biblii znajdujemy mądrą radę. Cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek jest miłe, o czym tylko mówi się dobrze, jakąkolwiek jest cnota, jakakolwiek jest rzecz chwalebna, to stale rozważajcie. Filipian 4. Dwóch obecnych na pokładzie porywaczy zagroziło stale rozważajcie. Jeden z nich twierdził, że ma przy sobie ręczny granat i że ponownie wskazują na potrzebę tego rozmyślania, bez którego nie rozwiniemy w sobie wdzięczność. Czyli Psalm 49:3. Rozmyślanie mego serca będzie dotyczyć spraw zrozumienia. Ciekawy werset, ale proszę
500 kilometrów od wybrzeży Libii i wylądowała na lotnisku. Samolot jest teraz otoczony przez wojsko. Także widzicie Państwo, Biblię tłumaczyć nie jest łatwo. Dlatego mamy bardzo wiele przekładów Biblii. Znam bardzo wiele osób, braci, którzy w domu kolekcjonują różnego rodzaju przekłady Biblii. Zaczynają zbierać. To też jest jakieś niebezpieczeństwo, że wpadają w taką manię zbierania, a nie samego studiowania, czytania. A przecież studiowanie, czytanie i stosowanie jest jeszcze ważniejsze. Lotniska na Malcie, wśród osób, które wysiadają z maszyny, są kobiety i dzieci. Włoskie MSW potwierdziło, że 24-letni Tunezyjczyk, a już zastrzelili tego Tunezyjczyka, przeprowadzenie poniedziałkowego zamachu w Berlinie, został zastrzelony pod Mediolanem podczas rutynowej kontroli drogowej, gdy wyciągnął pistolet. Poszukiwania mężczyzny prowadzono w całej Europie. German police are now searching for a picture of this suspect. Może być niebezpieczny, uzbrojony. Nazwisko i zdjęcia Tunezyjczyka w ciągu ostatnich godzin obiegły cały świat. Zdaniem eksperta do spraw bezpieczeństwa Krzysztofa Kubiaka, poszukiwany nie miał praktycznie szans na ucieczkę. Tak duża była to operacja europejskich służb. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że takie ma ściśniętą szczękę, chociaż ma dużą, ma utrudnione, to zamiast matkę, to matki. Jednak według szefa Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas Krzysztofa Lidla sukces jest połowiczny, bo terrorysta zginął. Jeżeli sprawca takiego zdarzenia, to jest pewne źródło informacji. To śledztwo mogło trwać dalej. Moglibyśmy liczyć na to, że mówi, zobacz, o, nawet nie mogę cię zaprosić na zaplecze, bo to mam wszędzie kamery. Jaki miał kontakt? Ja mówię, to tam do twojego zaplecza chcę to wejść. Na temat różnego rodzaju komórek czy grup, które działają na terenie niemieckich głąb. Eksperci wskazują też, że mimo szeroko zakrojonych służb, terroryście udało się wydostać z terenu Niemiec. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zastrzelony mężczyzna jest podejrzewany o atak w Berlinie. To najprawdopodobniej on ukradł ciężarówkę polskiej firmy przewozowej i wjechał nią w tłum ludzi przebywających na świątecznym jarmarku. W ataku zginęło 12 osób, a około 50 zostało rannych. Terrorysta zabił też polskiego kierowcę tira. 37-letni Łukasz Urban próbował powstrzymać napastnika, gdy zorientował się, że ten zamierza wjechać w tłum. Wtedy zamachowiec ugodził go nożem, a następnie zastrzelił. Zmarły pozostawił żonę i osierocił 17-letniego syna. Do akcji pomocy rodzinie zamordowanego Polaka przyłączyło się Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Szef zrzeszenia Jan Buczek powiedział, że przewoźnicy chcą pomóc rodzinie i stąd pomysł zbiórki pieniędzy. Postanowiliśmy zorganizować i pomóc w przesłaniu tych pieniędzy na naszej stronie www.cpd.pl. Znajduje się dokładny numer rachunku, na który można wpłacać pieniądze. Kierowcy wpłacają, to są nieduże kwoty, ale też są deklaracje większych...